Wigilia to dzień, który staramy się spędzić w gronie najbliższych. Jednak nie wszyscy mają taką możliwość. Osoby samotne czy potrzebujące często unikają tego radosnego okresu. Inni szukają miejsc, gdzie mogliby połamać się opłatkiem. W wielu miastach już przed 24 grudnia są organizowane wspólne wigilie. Odwiedziliśmy jedno z takich miejsc i sprawdziliśmy, jak przebiegają przygotowania do metropolitalnej wigilii dla samotnych. Karolina Komada. Opłatek symbolizuje pojednanie i miłość, natomiast dzielenie się nim, potrzeby bycia razem, szczególnie podczas świąt. Tej chwili nie zabrakło także podczas wigilii dla samotnych i potrzebujących w Zabrzu. Pani Bogumiła już od 4 lat uczestniczy w tym wydarzeniu. To jest duże wsparcie dla nas i że możemy się wszyscy spotkać po prostu. Życzenia sobie poskładać i w ogóle się zobaczyć. Mogą się zobaczyć i przypomnieć innym, że można się wesprzeć. Ciepłym słowem. Tym, że jest na przykład przytulić, nie wiem, no ciepłe coś od siebie, tak. Nie finansowo, bo to nie wszystko od tego zależy, ale jak to prezes mówi, dobrze, że jesteś. Według statystyk Caritasu w 90 miastach w Polsce ponad 22 tysiące osób bezdomnych i potrzebujących usiądzie wspólnie przy wigilijnym stole. To pokazuje, jak wielkie mamy serce dla tych właśnie ludzi w tym szczególnym okresie. Dzisiaj akurat spotykamy się z tymi, których regularnie żywimy, dla których regularnie organizujemy posiłki codziennie w kilku miejscach w Zabrzu, tak żeby tutaj nikt nie był głodny. Co roku w różnej ilości mieszkańcy przychodzą, ale widać, że frekwencja jest duża i po prostu chętnie z tego korzystają. Oczywiście też z okazji świąt otrzymają paczki świąteczne, co również dodatkowo zachęca po to, żeby podejść i odebrać sobie te paczki. Świąteczne paczki dostaną również uczestnicy metropolitalnej wigilii dla samotnych w Katowicach. Ta organizowana przez Fundację Wolne Miejsce odbędzie się 24 grudnia. Przygotowania trwają już od poniedziałku. Wolontariusze gotują barszcz, pieką karpia i inne wigilijne potrawy. Jedzenie jest ważne, ale nie najważniejsze. My oczywiście staramy się, żeby było pysznie i tradycyjnie, jeśli chodzi o dania, więc wszystko to będzie. Natomiast najważniejsza jest ta obecność drugiego człowieka i my właśnie to zapewniamy i zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, jak spędzą Wigilię, jeśli są samotni, jeśli chcą inaczej spędzić święta niż zwykle, to również zapraszamy. O godzinie 15 w niedzielę otwieramy drzwi Międzynarodowego Centrum Kongresowego dla wszystkich, którzy chcieliby tę Wigilię spędzić razem z nami. Podczas metropolitalnej Wigilii blisko 4 tysięcy osób połamie się opłatkiem i spędzi razem ten świąteczny czas.